Mod Studio. Moja filmowa historia. Kolejny miesiąc roku szkolnego za nami. Kolejna premiera w Mod Studio Audio Video. Tym razem zapraszam na pierwszy w tym sezonie program Moja filmowa historia. Nazywam się Amelia Milczarek. Dzień dobry. Zdecydowaliśmy się w redakcji premierowy program poświęcić udziałowi naszej szkoły w ogólnopolskiej akcji Bohateron. Akcji przypominającej społeczeństwu powstańców warszawskich. To trzeci rok z rzędu naszego uczestnictwa w tej bardzo potrzebnej akcji. Dwa lata temu uczestnicy akcji mieli wykonać własnoręczne kartki z życzeniami dla sierpniowych bohaterów. Od roku trzeba nagrać życzenia w wersji elektronicznej. W tym roku do naszej szkolnej akcji zgłosiło 5 uczestników. Najpierw słowa do powstańców skieruje Maja Dużyńska z klasy 7A. Witajcie, nazywam się Maja Dużyńska i chodzę do 7 klasy Szkoły Podstawowej imienia generała Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie. Drodzy powstańcy, chciałabym życzyć Wam zdrowia, szczęścia oraz podziękować za Wasze oddanie i walkę. Dzięki Waszemu bohaterstwu Polska jest dzisiaj wolnym narodem. Maja, dziękujemy. Teraz posłuchamy życzeń od Natalki Kielak z klasy 6A. Witajcie, nazywam się Natalia Kielak. Jestem uczennicą klasy 6A Szkoły Podstawowej imienia generała Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie. W 1944 roku miało miejsce Powstanie Warszawskie. Dziękuję Wam, powstańcy, którzy braliście udział w tej bitwie o wolną Polskę. Cieszę się, że mogłam mieć udział w projekcie Dumni z Powstańców, który jest elementem większej akcji bohaterów. Oglądacie program Moja filmowa historia. W tym odcinku przedstawimy Wam szkolnych uczestników akcji Bohateron. Życzenia przedstawi Klaudia Stobiecka z klasy 7A. Witam, nazywam się Klaudia Stobiecka. Uczę się w klasie 7 Szkoły Podstawowej imienia generała Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie. Drodzy powstańcy, chciałabym Wam podziękować za Wasze poświęcenie, odwagę i wytrwałość. Nie zapomnę tego, że dzięki Wam mogę żyć teraz w wolnej Polsce. Walczyliście nie tylko o siebie, ale także o nas, czyli kolejne pokolenie. Wszystkim powstańcom życzę długich lat życia w zdrowiu, żebyście jak najdłużej mogli przekazywać prawdę o historii, którą przeżyliście. Pozdrawiam. Dziękujemy, Klaudii. Oddajemy głos Maji Dachowskiej. To też uczennica klasy 7A. Nazywam się Maja Dachowska. Jestem uczennicą klasy 7 Szkoły Podstawowej imienia generała Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie. Każdego roku 1 sierpnia obchodzimy rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Chciałabym w związku z tym, drodzy powstańcy, w imieniu nas wszystkich złożyć Wam życzenia za Waszą waleczność, odwagę, ogromną wolę walki o wolną Polskę. Należą się Wam płynące z serca życzenia. Wielu lat życia, w zdrowiu, wielu z Was było w naszym wieku. Nie chodziliście do szkoły, lecz chwytaliście za broń. Nie spotka Was w życiu wszystko, co najlepsze. Kolejne wystąpienie należy do Antoniny Czubach z klasy 6B. To nasza weterantka w akcji Bohateron. Drodzy powstańcy, jesteście wspaniałymi bohaterami wydarzeń z 1944 roku. Składam hołd i wdzięczność za wierną służbę Polsce. To, że my żyjemy w wolności, zostało naznaczone krwią i ranami wielu z Państwa. To Wasz przykład zobowiązuje nas
by dbać o wartości, za które przelaliście krew. Cześć i chwała bohaterom! Antonina Czubak, uczennica klasy 6 Szkoły Podstawowej imienia generała Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie. Na koniec Zuja Dużyńska z klasy 7 A. Cześć, nazywam się Zuja Dużyńska i jestem uczennicą klasy 7 w Szkole Podstawowej imienia generała Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie. Biorę udział w projekcie Bohateron, który ma na celu upamiętnienie powstańców warszawskich. Chcę podziękować wszystkim naszym rodakom, którzy walczyli w powstaniu. To wy oddaliście życie za naszą przyszłość, abyśmy mogli żyć w wolnej i niepodległej Polsce. Dzięki wam dziś mogę podróżować, rozwijać swoje pasje i uczyć się o niezwykłej historii naszego kraju. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za nagranie filmu z życzeniami. Także ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Grzmot Studio. Grzmot TV.